Trzeba, aby stowarzyszenie oparte było na prawie. Nareszcie doszło do spotkania. Od jakiegoś czasu myśleli o potrzebie porozmawiania na temat sióstr i ich działalności, ale jakoś dotąd nie udało się im zebrać razem. Sprawy tymczasem nagliły, trzeba było postanowić coś konkretnego. Z każdym dniem. Byli bardziej przekonani, że rozwiązaniem ich problemu były właśnie te niepozorne szare siostry, stąd chodziło o jak najszybszą decyzję w ich sprawie. Spotkanie odbyło się w jednej z auli budynku Urzędu Miejskiego. Wśród obecnych byli duchowni i świeccy. Pierwszy stan reprezentował ksiądz kanonik Józef, ksiądz proboszcz Dominik i ksiądz wikary Franciszek. Z kolei władze miasta były obecne w osobach dwóch radnych. Pana Karola i pana Stefana. Na spotkanie nie zaproszono żadnej z sióstr. Nikt z obecnych nie pytał dlaczego, nie wiedząc, czy pozostali wiedzą, czy nie. Zresztą właściwie nie było to istotne. Może tylko młody wikary jakby przeczuwał, że obecność sióstr byłaby na spotkaniu niewygodna, ale postanowił nie pytać i zachować tę myśl dla siebie. Reszcie towarzystwa nie przeszkadzało to bynajmniej. Usiedli wokół okrągłego stołu, twarzą zwróceni do siebie. Nie potrzebowali się przedstawiać, bo znali się bardzo dobrze i również szanowali. Ksiądz Franciszek był z nich najmłodszy. Zaprosili go, ponieważ był duchowym opiekunem sióstr, a o nich właśnie zamierzano rozmawiać. Każdy z obecnych na swój sposób i w zakresie swoich kompetencji troszczył się o miasto i jego mieszkańców. Na różne sposoby zabiegali o jego rozwój duchowy i materialny, nie chcieli zapomnieć o żadnym obywatelu, zarówno bogatym jak biednym. Wiedzieli dobrze, że wielu mieszkańców cierpi biedę, pozbawionych jest dachu nad głową, wegetuje w różnych nędznych pomieszczeniach, choruje czy wręcz dogorywa, nie mając środków na nic. Osoby te czekały na wsparcie, czy to ze strony miasta, czy kościoła. Wszystkiego tego byli świadomi, nawet bardzo, ale pytali, jak to zrobić? Dawno się już nie spotykaliśmy w takim gronie, powiedział ksiądz Dominik, proboszcz parafii świętego Jakuba, na terenie której mieszkały szare siostry. Rzeczywiście, dawno, odpowiedzieli co niektórzy. U was wszystko dobrze? ciągnął dalej. Był najstarszy z obecnych, dochodził do siedemdziesiątki, a może już ją przekroczył. Nie tak dobrze jak być powinno, odrzekł Karol, miejski radny, człowiek w sile wieku i od niedawna we władzach miasta. Z posiedzeń rady miasta, jak również z własnych obserwacji, znał bardzo dobrze trudności lokalowe i sanitarne, z jakimi borykają się miejscowe władze. Wiedział, że wielu mieszkańców pozostaje bez pracy, bez opieki medycznej, bez jasnych widoków na lepszą przyszłość. Niemal codziennie mówiło się o tym w biurach i na korytarzach magistratu. O tak, niestety, przykro mi. Już o tym słyszałem i nadal słyszę, odezwał się ksiądz Franciszek. Jako wikariusz i znany spowiednik doskonale orientował się w sytuacji miasta opisywanej przez radnych. Naszym zadaniem jest starać się temu zaradzić, dorzucił Stefan również radny. Chcemy podjąć się tego wspólnie, we współpracy z Kościołem. Zazwyczaj mówił tak wtedy, kiedy władze miejskie nie radziły sobie z ilością problemów ciążących nad miastem i szukały pomocy w Kościele. Tym razem było identycznie. Władze miasta nie były w stanie rozwiązać wyłącznie własnymi siłami wspomnianych trudności. Było ich zbyt wiele i nazbyt różnorodnych. Koniecznie potrzebowali wsparcia z zewnątrz, dlatego do rozmów zaproszono duchownych z niektórych ważnych nyskich parafii. Szukając dobra wiernych, oczywiście zrobimy, co tylko będziemy mogli przynajmniej tak ja uważam powiedział z powagą ksiądz Dominik. On także był wrażliwy na cierpienie mieszkańców, z których wielu było jego parafianami. Jemu również leżało na sercu ich dobro, dlatego bardzo chciałby pomóc, lecz nie wiedział dokładnie w jaki sposób uczynić to najlepiej. Tak, chodzi o to, aby zrobić wyłącznie to, co możliwe, o więcej nikt nas nie prosi, rzekł radny Stefan. Trzeba, abyśmy zastanowili się wspólnie, w jaki sposób pomóc tym, których życie doświadcza, jakich środków użyć. Dla władz miasta, ale nie tylko, są to ważne kwestie. W przeciwnym razie liczba chorych i bezdomnych będzie wzrastać i po pewnym czasie możemy sobie już z nimi nie poradzić. Dlatego chciałbym zapytać, co proponujecie? Zamilkł. Zapadła chwila milczenia. Zebrali się właśnie, aby o tym rozmawiać, ale teraz, kiedy już są, kiedy zgadzają się z opisem sytuacji, krępowali się wyjść z konkretnymi propozycjami. Ich twarze były poważne i skupione, ale nie z lęku przed czymś, ile bardziej z troski o kogoś, o ludzi doświadczanych przez los, biednych i porzuconych. Każdy z nich zdawał się prowadzić wewnętrzny dialog, szukał rozwiązań, środków, sposobów. Właściwie wszyscy bez wyjątku wiedzieli, po co to spotkani, wiedzieli, po co przyszli, a jednak dziwną atmosferę niepewności czy skrupułów czuło się w powietrzu. Wiedzieli, że należy wykorzystać potencjał szarych sióstr, ich entuzjazm, ofiarność, darmowość służby, lecz nikt nie miał odwagi podjąć tematu. Duchowni spoglądali przed siebie bez gotowości do rozmowy. Ksiądz Franciszek zerknął na księdza Dominika, który siedział naprzeciw niego, skupiony, z oczami zamkniętymi i zdawał się zastanawiać nad czymś. Kolista łysina lśniła w świetle lampy naftowej wiszącej na ścianie. Ma coraz mniej włosów, pomyślał w duchu. Ksiądz Józef, kanonik Nyski, spojrzał z uwagą po obecnych. Nie był pewny, czy ma zacząć jako pierwszy, czy raczej poczekać na kogoś innego. Doświadczenie nauczyło go słuchać najpierw uważnie, co inni mają do powiedzenia, a później samemu sugerować. Może lepiej będzie zaczekać, powiedział sobie. Czas jednak mijał, a chętnego podjęcia właściwego tematu spotkania nie było. Mamy tu siedzieć do nocy? Czy tego właśnie od nas się oczekuje? Dodał w duchu. Niecierpliwił się, bo miał jeszcze kilka spraw do załatwienia. Postanowił więc podjąć właściwy temat spotkania. Szczerze mówiąc, chyba wszyscy jesteśmy zgodni przyznać, że Bóg wydaje się być z naszymi szarymi siostrami i że dzieło, które prowadzą, jest jego dziełem. W przeciwnym razie już dawno musiałoby upaść. Przerwał, chciał bowiem, aby jego słowa doszły do uszu zebranych i zostały przez nich przyjęte. Nie wątpił, że pozostali członkowie spotkania myślą identycznie. Dawali temu wyraz wielokrotnie, także publicznie. Bywało, że musieli bronić dobrego imienia sióstr, a także kiedy były w potrzebie, dawali ofiary. Zgodnie uważali ich obecność za dar z nieba. Nie mylił się więc ksiądz Józef. Sądząc w duszy, że nikt z obecnych na sali nie ma wątpliwości co do prawdziwości jego słów, nie słysząc zatem głosów przeciwnych, ciągnął dalej. Sądzę więc, że byłoby bardzo wskazane i to z korzyścią zarówno dla sióstr, jak i dla miasta, aby uformowało się zgromadzenie zakonne. Ale jaką konkretnie korzyść miałoby z tego miasto? Zapytał jeden z radnych i zamilkł. Tym pytaniem zamącił spokojny, chociaż napięty nastrój spotkania. Właśnie chcę o tym teraz powiedzieć, jeżeli oczywiście pan pozwoli mi dokończyć, odrzekł ksiądz Józef. Bardzo przepraszam, odrzekł Karol. Oczywiście, słuchamy księdza. Zauważcie, tu zwrócił się do każdego z obecnych, że dotychczas siostry mogą występować jedynie jako zrzeszenie prywatne, co bardzo zawęża ich obszar działania. Gdyby jednak miasto teraz skierował swoje spojrzenie na radnych Nysy, wsparło nasze starania, szare siostry mogłyby uzyskać państwową zgodę na utworzenie zgromadzenia. Później natomiast po spełnieniu innych, mniejszych formalności, można by im powierzyć szpital biskupi w Nysie, który od lat pozbawiony jest fachowej obsady. Pomysł ciekawy, odparł radny Stefan. Właściwie szpital rzeczywiście nie ma teraz kompetentnego zarządzania. Może warunki nie są najlepsze, ale oczywiście miasto jest gotowe zrobić co w jego mocy, aby pomysł doszedł do skutku. Potrzebujemy wyłącznie znać szczegóły. Osobiście widzę dwa rozwiązania. Podjął ksiądz kanonik. Jednym z nich jest utworzenie nowego zgromadzenia. Jest to możliwe, ponieważ nasze siostry posiadają już pewną formę statutów, zakres działalności członków. Do założenia zgromadzenia potrzeba jeszcze tylko zgody władz kościelnych i państwowych. Jestem jednak przeciwny takiemu rozwiązaniu, bo jego realizacja wymagać będzie długiego czasu. Jest i drugie rozwiązanie, które preferuję. Otóż sądzę, że lepiej byłoby przyłączyć je do już istniejącego. Uniknie się wówczas wielu problemów natury administracyjnej. Można by na przykład przez moment zawiesił głos, zamyślił się, jakby nie wiedział, co powiedzieć, lecz po chwili podjął: Można by wysłać przynajmniej dwie z nich do któregoś ze znanych nam zgromadzeń. Gdzie odbyłyby nowicjat i złożyły profesję. Wróciłyby następnie do Nysy jako zakonnice i podjęły pracę w szpitalu. Pomysł kanonika wydał się interesujący i łatwy w realizacji. Jego wprowadzenie w czyn wydawało się raczej proste i czasowo krótkie. Po mniej więcej dwóch latach można by mieć już własne siostry, pomyślał nie jeden z nich. Ciekawe to, co ksiądz mówi, a czy ksiądz myślał o jakimś zgromadzeniu, jeśli wolno zapytać, odezwał się radny Stefan. Mam kilka propozycji, odpowiedział. Jedna z nich jest następująca. Otóż można by na przykład wysłać siostrę Klarę i jeszcze drugą siostrę do bruntalu, koło Ołomuńca lub do jakiegoś klasztoru sióstr miłosierdzia w Bawarii? Aby odbyły tam kanoniczny nowicjat, złożyły zakonne śluby i wróciły tutaj. Przy okazji odbycia nowicjatu, zapoznałyby się z pielęgniarstwem. Chciał powiedzieć coś jeszcze, ale przerwał mu radny Karol. Przepraszam, że wejdę w zdanie, ale czy nie uważa ksiądz, że czymś prostszym byłoby włączenie ich do już istniejącego zgromadzenia na terenie Prus? na przykład w Nadrenii, które jest już uznany przez nasze władze cywilne, byłoby znacznie łatwiej utworzyć następnie placówkę w Nysie, tak mi się wydaje, dopowiedział. Ksiądz Franciszek z uwagą przysłuchiwał się ich rozmowie. Nie krył, że propozycja księdza Józefa była logiczna i praktyczna, biorąc pod uwagę potrzeby miasta. Zadbał o każdy szczegół, pomyślał. Żaden z obecnych nie miał żadnego ale. Ogólnie po tym, co powiedział ksiądz kanonik, było już jasne, dlaczego nie zaproszono sióstr. Gdyby to usłyszały, na pewno broniłyby się przed takim rozwiązaniem. W pełni zgadzał się z opinią kanonika, kiedy mówił, że Bóg jest z naszymi siostrami. Znał je bowiem jak nikt z obecnych. Był ich opiekunem, spowiednikiem, ojcem duchownym. Słyszał, co mówią o nich ludzie, jak oceniają ich postawy i pracę. Tak istotnie Bóg jest z nimi, powtórzył w duchu. Nie zgadzał się natomiast z propozycją księdza Józefa, aby wysłać je do nowicjatu jakiegoś zgromadzenia już istniejącego. Nie po to Bóg daje Kościołowi nowe charyzmaty, aby wcielać je w stare struktury, pomyślał. Przypomniał sobie jednocześnie słowa Chrystusa, który mówił, że nie wlewa się młodego wina do starych bukłaków. Całe szczęście, że nie pytają mnie o zdanie, musiałbym sprzeciwić się takiej propozycji. Ale jego twarz spoważniała. Rozmowa toczyła się dalej. Zabierający głos zdawali się odczytywać istnienie i działalność szarych sióstr tylko w kluczu społeczno-duszpasterskim. Patrzyli na ich ofiarną służbę i stawiali jednocześnie pytanie. Jak można wykorzystać je najlepiej? Jaką korzyść może mieć z nich miasto? W czym mogą mu się przydać? Nikt z tych, którzy zabierali głos, nie zapytał, co Bóg chce powiedzieć przez ich obecność i pracę, albo czy one na pewno zgodzą się z naszymi planami? Może mają swoje plany, swoją opinię na ten temat, chcą czegoś innego? Ksiądz Franciszek cierpiał, że rozważania jego przedmówców posiadały charakter wyłącznie funkcyjny, brak w nich zaś było wymiaru duchowego, charyzmatycznego. Posmutniał. Jak im to powiedzieć? Myślał intensywnie. Czy usłuchają go? Jest przecież najmłodszym wiekiem i tylko wikariuszem. Czekał więc, w jakim kierunku pójdzie dalsza rozmowa, a w międzyczasie, jak na szachownicy ustawiał swoje i ich argumenty, w sprawie szarych sióstr i ich przyszłości. Tymczasem głos przejął ksiądz Dominik, jego proboszcz. Popieram propozycję mojego przedmówcy, powiedział. Powiem otwarcie, że wydaje mi się bardzo rozsądna i na czasie. Od dawna obserwuję siostry, wszak są moimi parfiankami i dochodzę do analogicznych wniosków. Jestem głęboko przekonany, że one i to, co robią, są autentycznym darem od Boga dla naszego miasta. Odkąd podjęły się darmowej pielęgnacji chorych, od kiedy dzień w dzień, z równą gorliwością i oddaniem, troszczą się o biednych, ludzi bez dachu nad głową, widzę, jak w moich parafiach powraca radość życia. Czują oni, a ja zgadzam się z nimi, że obecność sióstr wniosła coś szczególnego do naszego miasta. Ludzie są im bardzo przychylni, nawet ci, którzy na początku mieli do nich jakieś uprzedzenia. Jestem już raczej starym człowiekiem i niejednego w życiu doświadczyłem, ale tego rodzaju entuzjazmu w posługiwaniu chorym i biednym, jaki okazują siostry, ja osobiście nie widziałem. Mówił na siedząco. Nie czuł się bowiem najlepiej i głos miał słabszy i to znacznie nie brzmiał już tak dźwięcznie jak jeszcze parę lat temu kiedy obejmował urząd proboszcza w parafii Świętego Jakuba sprawiał wrażenie jakby jego dni były już policzone nadal jednak miał wrażliwe serce na los pokrzywdzonych, biednych i potrzebujących chętnie dzielił się z nimi tym co miał nikogo nie chciał nigdy odesłać z niczym gdy chodzi o mnie, odezwał się radny Karol, a nie jest to tylko moje zdanie, ale opinia władz miejskich, jest niezwykle ważne, aby wykorzystać w sposób maksymalny potencjał, jakim dysponują siostry. Ich obecność, a nade wszystko to, co robią, są dla miasta wielkim bogactwem. Trzeba zrobić z nich właściwy użytek. Nie można pozwolić, aby w sytuacji, w jakiej znalazło się miasto, zmarnować ich zaangażowanie i pracę. Spodobały im się te słowa, wszak wyrażał to, co czuli pozostali, do czego byli zupełnie przekonani, wiedzieli ponadto, że radny Karol jest zaufanym burmistrza, dlatego wyrażał wolę tego ostatniego. Czcigodni. Przerwał chwilową ciszę ksiądz proboszcz. Nie wiem, ile jeszcze dni życia da mi pan, nie czuję się najlepiej. Nie wspomniał wprawdzie o śmierci, ale zebrani wiedzieli, że myśli właśnie o niej i spoglądali na siebie porozumiewawczo. Rzeczywiście nie wyglądał najlepiej, poruszał się wolno, często przysiadywał, kiedy mówił, musiał przerywać, aby zaczerpnąć powietrza, pocił się. Zebrani nie chcieli jednak słyszeć, że może umrzeć, potrzebowali go. Oni i mieszkańcy miasta był bowiem dobrym i lubianym proboszczem, hojnym i zgodliwym, cierpliwym i zawsze gotowym na kompromis. Przerwał ich myśli, kiedy podjął wypowiedź. Otóż, mając na uwadze mój stan zdrowia, raczej kiepski, uznałem, że będzie rozsądne przygotować testament. Pomyślałem w nim również o szarych siostrach, którym zapisałem dwa tysiące talarów. Zostaną im wypłacone, skoro tylko zostaną zatwierdzone przez władzę państwową. Była to poważna suma, tym bardziej należało więc szukać prawnego rozwiązania dla sióstr. A jakie jest zdanie księdza Franciszka? Co sądzi na temat tego, o czym tu się mówi? Zwrócił się do niego ksiądz Józef. Wiedział, że wcześniej czy później zostanie o to zapytany, i teraz właśnie nastąpił ten moment wstawał wolno, gromadząc myśli. Mam częsty kontakt z siostrami i podobnie jak wy cenię bardzo to, kim są i co robią. Rzeczywiście Pan jest z nimi i one również starają się pełnić wyłącznie wolę Bożą. Myślę jednak, że byłoby rzeczą słuszną tutaj zniżył głos, starał się nadać mu większej powagi, aby porozmawiać wpierw z nimi. O naszych propozycjach, należałoby zapytać je, jak one widzą swoją przyszłość, czy chcą wstępować do zgromadzenia już istniejącego, czy może, czego nie można wykluczyć, mają w zamiarze założyć nowe. Musiał to powiedzieć. Wydało mu się rzeczą co najmniej dziwną, że oto decyduje się o przyszłości sióstr pod ich nieobecność, poza ich plecami. Bez pytania się ich o zdanie, bez zapytania, czy im to odpowiada, czy nie, a może one widzą inne jeszcze rozwiązanie dla siebie, buntował się w sercu. Sprzeciwiał się takiemu postępowaniu. Chciał mu się krzyczeć, wołać, że nie, że trzeba postępować inaczej. Zdobył się jednak tylko, aby powiedzieć z naciskiem: Uważam wręcz za konieczne, aby zapytać w pierw siostry, co sądzą o naszej propozycji, a może mają one jakieś inne, lepsze jeszcze rozwiązanie? Czuł się trochę jak Nikodem na posiedzeniu Sanhedrynu. To nie było sprawiedliwe ani wobec sióstr, ani też wobec pana Boga. Rozumiem wrażliwość młodego wikarego. Przerwał mu radny Stefan, na którego twarzy malował się delikatny uśmiech pobłażliwości czy wręcz ironii na słowa wikariusza. Jestem pełen podziwu dla jego gorliwości duszpasterskiej i wrażliwości. Nasze władze bardzo dobrze oceniają jego pracę, lecz nie uważam za konieczne pytać o zdanie sióstr, jak radzi nasz młody ksiądz wikary. Ksiądz Franciszek słuchał z uwagą słów radnego wypowiadał je powoli z autorytetem, jaki dawała mu władza miejskiego urzędnika. Chociaż głos miał dość delikatny, nieproporcjonalny do stosunkowo masywnej postury, mówił wyraźnie, raczej obwieszczał swoją wolę, niż poddawał pod rozwagę zebranych swoje propozycje. Nie widzę sensu pytać się ich o zdanie. To czysta strata czasu, której możemy sobie zaoszczędzić. Siostry, jak to kobiety, zaczną rozważać, szukać porad, zastanawiać się, co zrobić, a nie mamy czasu na takie ceregiele. Takie przynajmniej jest moje zdanie. Powoli spojrzał na pozostałych, jakby nie był pewny tego, co powiedział, czekał więc, jaka będzie reakcja innych. Ponieważ nikt nic nie powiedział, dodał: Widzę, że znalazłem u Was zrozumienie, za które bardzo dziękuję. Ponadto musimy pamiętać, że siostry są obywatelkami tego miasta, w którym my pełnimy prawowitą władzę, stąd to, co zostanie podjęte przez nas, pełniących władzę, musi zostać przyjęte przez jego obywateli i wykonane. W przeciwnym razie wyraz jego twarzy był tak stanowczy, że ksiądz Franciszek, który patrzył na niego uważnie, poczuł się nieswojo. Odeszła mu chęć protestowania, tym bardziej, że żaden z obecnych nie poparł jego propozycji. Wikariusz dziwił się jednak, że radny Stefan nie dokończył zdania, stąd nie było wiadomo, co miał na myśli, kiedy formułował swoją groźbę typu, w przeciwnym razie. Co chciał przez to powiedzieć? Pytał się w duchu ksiądz Franciszek. Tak czy inaczej, Wszyscy poza nim przyszli tutaj z podjętą decyzją, a to spotkanie to czysta formalność. Poczuł się jakby zawstydzony. Pełne rozwiązanie tej zagadki miały jednak przynieść dopiero późniejsze lata. Rozmowa trwałaby z pewnością znacznie dłużej, ale z parafii świętego Jakuba przybył posłaniec z pilną informacją do księdza proboszcza, którego wzywano czym prędzej do chorego ponieważ również pozostali mieli coś do zrobienia, a godziny uciekały, postanowiono więc zakończyć spotkanie. Ksiądz Franciszek, jako opiekun sióstr, został zobowiązany do poinformowania sióstr o podjętej decyzji, tej mianowicie, że Klara i Maria Luisa udadzą się niezwłocznie do Pragi i odbędą roczny nowicjat w zgromadzeniu sióstr miłosierdzia świętego Karola Boromeusza. Miał im również powiedzieć, że po roku wrócą do Nysy, gdzie odbędą drugi i trzeci rok kanoniczny nowicjatu, pracując już w biskupim szpitalu. Zebrani rozchodzili się powoli do swoich obowiązków. Ksiądz Franciszek pozostawał jeszcze przy stole. W duchu modlił się o dar światła od Boga na tę trudną misję, którą go obarczono.